Cześć! Dzisiaj odcinek taki bardziej poradnikowy, co zrobić, by zobaczyć Igę Świątek na żywo podczas przyszłorocznej edycji Roland Garros. Kilka wskazówek ode mnie, miałem okazję już kilka razy być w Paryżu, opowiem jak się przygotować, jak w ogóle podejść do tego tematu. Zapraszam na najnowszy odcinek programu tenisowego. Niby jeszcze dużo czasu do Roland Garros, ale z drugiej strony moim zdaniem to jest całkiem niezły moment już, żeby zacząć planować, bo im wcześniej się zarezerwuje noclegi czy dojazd, tym oczywiście jak zawsze w podróżowaniu jest taniej. Generalnie, jeśli jesteś kibicem Igi Świątek i chcesz ją zobaczyć na żywo w ważnym turnieju i to najtaniej jak się da, w stosunku oczywiście do innych imprez wielkoszlemowych czy tych największych, plus chcesz pojechać na turniej, gdzie ma największe szanse na zwycięstwo albo prawie największe, to te wszystkie czynniki moim zdaniem spełnia właśnie impreza paryska Roland Garros. Miałem okazję być na turnieju paryskim w 2019 roku. Wtedy Iga dopiero wchodziła w dorosłą karierę. Pamiętam, że Francuzi jeszcze nie do końca wiedzieli, jak czytać w ogóle jej nazwisko, jak się nasłuchałem w biurze prasowym różnych odmian nazwiska Świątek, Światek, Świątek. No, bardzo różne były te odmiany. Potem byłem w Paryżu w 2022 roku. Byłem także w tym sezonie, który się niedawno zakończył. No, zobaczymy. Mam nadzieję, że jeszcze będę miał okazję pojechać w przyszłych latach. Ale skupmy się teraz na kibicach i kolejnej edycji Roland Garros. Tych kibiców w ostatnich latach widziałem, to jeszcze muszę dodać, coraz więcej, jeśli chodzi o Polaków, na trybunach. Iga, Iga, dawaj, jazda. No coraz więcej jest takich okrzyków. Jednocześnie też Francuzi bardzo mocno wspierają Polkę, bo nie chcę mówić, że traktują ją jak swoją, no ale skoro wygrywa się tyle razy Roland Garros, to już naprawdę miejscowi kibice czują do ciebie no na pewno jakieś takie większe emocje niż do innych zawodników, no i przez to często dopingują również naszą tenisistkę. Marzy mi się, żeby kiedyś było tak, jeśli chodzi o polskich fanów, jak było, jak mi opowiadali bardziej doświadczeni dziennikarze na początku XXI wieku, gdy wygrywał Gustavo Kuerten, Brazylijczyk, i brazylijscy kibice chodzili wokół kortu głównego imienia Filipa Chatrier i po prostu z bębnami robili niesamowitą atmosferę z tego, co słyszałem. No i może tak kiedyś będzie również z polskimi kibicami we Francji. Generalnie zacznijmy od podstawowej informacji. Turniej Roland Garros 2024, turniej główny, odbędzie się w dniach 26 maja, niedziela, 9 czerwca, niedziela. Nas jednak, jeśli chodzi o występy Igi Świątek, interesuje od 26 maja do 8 czerwca, ponieważ to 8 czerwca jest finał gry pojedynczej kobiet. W jakich dniach zagra Iga, jak to w ogóle przewidzieć, podzielę się własnym doświadczeniem, które nieco pokazuje, jak to może wyglądać, ale z zastrzeżeniem jedynie jak może, bo generalnie jest mnóstwo czynników, które wpływają albo mogą wpływać na występ Igi w Paryżu. Musi tam w ogóle zagrać, nie może mieć urazu, tfu tfu. A w tym roku chociażby, no z tego co wiemy, tak do końca nie było wiadomo. Trener Tomasz Wiktorowski po wygranym finale z Karoliną Muchową mówił, że do końca praktycznie walczyli o to, żeby Iga mogła w ogóle wystąpić we French Open. Poza tym Iga oczywiście musi być dalej w wielkiej formie, ale co do tego chyba nikt nie ma wątpliwości, że tak będzie. Turniej nie może być przełożony, tak jak to się wydarzyło chociażby w 2020 roku, gdy tradycyjnie odbywa się na przełomie maja i czerwca, a wtedy z powodu pandemii odbył się na przełomie września i października. Przy założeniu, że wszystko odbędzie się normalnie, Iga zapewne do Paryża dojedzie jako numer 1 albo 2 światowego rankingu, ewentualnie może ją Aryna Sabalenka wyprzedzić, bo między nimi na koniec tego roku różnica nie jest duża, no ale można oszacować mniej więcej, kiedy Iga zagra w jakich dniach. Generalnie mecze pierwszej rundy w Paryżu będą odbywać się w niedzielę, poniedziałek i wtorek, czyli 26 maja, 27 i 28. Następnie druga runda to będzie środa i czwartek. I jeśli Iga zagra w niedzielę, to potem prawdopodobnie mecz drugiej rundy rozegra w środę, ale jeśli by zagrała pierwszy mecz we wtorek, to wtedy prawdopodobnie w czwartek. Następnie mecze trzeciej rundy to piątek i sobota, czyli odpowiednio 31 maja, 1 czerwca. Kolejne mecze czwartej rundy to niedziela, poniedziałek, czyli 2 czerwca i 3 czerwca. Potem ćwierćfinały,
to już są zaplanowane na wtorek i środę. Półfinały kobiecej drabinki gry pojedynczej to będzie czwartek, 6 czerwca, a wielki finał, tak jak powiedziałem, sobota, 8 czerwca. I tak, te dwie ostatnie daty są najpewniejsze co do występów Iggy, jeśli oczywiście tak daleko zajdzie w ogóle. Jeśli zajdzie tak daleko, to ćwierćfinał rozegra w czwartek, 6 czerwca, a finał w sobotę, 8 czerwca. Ktoś powie, że no nie można czegoś przewidzieć, czy na pewno Iga dojdzie do półfinału, do finału, czy zajdzie tak daleko. Ale z drugiej strony, gdzie ma zajść tak daleko, jak właśnie nie w Paryżu? Są spore szanse na to oczywiście. Wiadomo, nie da się wszystkiego przewidzieć, ale tutaj mówimy o pewnych założeniach. A jak było w tym roku? Spójrzmy sobie na terminarz gier Igi. 30 maja to był mecz pierwszej rundy z Buxą z Hiszpanii. Patrzę, co to był w ogóle za dzień, bo już tak dokładnie nie pamiętam. 30 maja to był wtorek oczywiście. Potem kolejny mecz z Liu rozegrała 1 czerwca i to był czwartek. No czyli widzicie, wtorek, czwartek, zwykle co drugi dzień. Tylko ta pierwsza runda jest rozgrywana przez 3 dni. Potem kolejny mecz trzeciej rundy z Chinką Wong to był 3 czerwca, czyli sobota. Potem mecz z Curenko, czyli z Ukrainką, 5 czerwca, krótki bardzo, bo niestety Ukrainka szybko poddała mecz z powodu urazu. To był poniedziałek, czyli po sobocie poniedziałek. Potem 7 czerwca, czyli środa, to był ćwierćfinał z Coco Gauff. Następnego dnia półfinał z Haddad Mają. No i właśnie finał odbywał się 10, czyli w sobotę. Teraz tak, na jakich kortach może zagrać Iga Świątek, bo to jest oczywiście bardzo ważne. Podział biletów w Paryżu jest związany przede wszystkim z dostępem właśnie do konkretnych kortów, bo kupuje się bilety przede wszystkim na 3 główne korty. Ten najważniejszy imienia Philippa Chatrier, tam są rozgrywane mecze półfinałowe, finały, tam grają największe nazwiska, tam najprawdopodobniej wszystkie mecze w przyszłym roku rozegra Iga Świątek, bo nawet jak będzie dwójką, a nie jedynką, to i tak wszystkie mecze prawdopodobnie zagra na Chatrierze. Tam też na tym korcie centralnym rozgrywane są sesje nocne. Przez pierwsze 10 dni turnieju zwykle to są mecze Francuzów, zwykle to są mecze męskiej drabinki, za co też władze tenisa we Francji są krytykowane od lat. Poza tym można też kupować dzienne bilety albo na sesje konkretne na kort imienia Suzanne Lenglen, to jest drugi co do ważności kort. Tam chociażby rozgrywały w 2023 roku swoje mecze Carlos Alcaraz, Rybakina, Sabalenka też grała. Więc no tutaj Iga może zagrać 1 czy 2 mecze, ale wydaje mi się, że nie ma jakiegoś wielkiego prawdopodobieństwa. Trzeci kort najładniejszy absolutnie, bo położony wokół pięknej roślinności, to jest kort Simon Mathieu. Tam najmniejsza szansa, że Iga zagra z tych wielkich kortów, ale chociażby Hubert Hurkacz czy Magda Linet to się mogą załapać na ten obiekt. Jeszcze w ramach ciekawostki, w dniach 20-24 maja 2024 odbędą się kwalifikacje. Oczywiście bez Igi Świątek prawdopodobnie, także bez Magdy Linet czy Magdaleny Fręch, jeśli chodzi o kobiecą drabinkę, a o męską bez Huberta Hurkacza. Dzień później, 25 maja, tuż tradycyjnie, czyli dzień przed rozpoczęciem turnieju głównego, odbędzie się dzień Yannicka Noah, imienia właśnie tego francuskiego tenisisty. I tam jest zwykle organizowanych w ciągu tego dnia wiele atrakcji. Pamiętam, że w poprzednim sezonie, czyli 2022, czyli nie tym ostatnim, tylko jeszcze wcześniejszym, chociażby na korcie głównym Iga trenowała z Barborą Krejcikową, było wielu kibiców, DJ francuski puszczał muzykę, no była taka atmosfera, trochę fiesty, więc można było zobaczyć trening Igi z Krejcikową. Na to też są oczywiście bilety, o czym za chwileczkę. Bo generalnie, jeśli chodzi o sprzedaż biletów, to zwykle na turniej Roland Garros rusza w okolicach lutego, marca danego roku. Czyli trzeba śledzić i pilnować, jak to się odbędzie w marcu
który nadejdzie za kilka miesięcy i wtedy prawdopodobnie zostaną otwarte bramki i będzie można kupować właśnie takie bramki internetowe i będzie można kupować bilety właśnie na nadchodzący turniej paryski. Z tego co widzę na stronie Roland Garros, jeśli chodzi o bilety i ceny, no to na kwalifikacje to od 10 euro, na dzień Yannicka Noah od 20, na kort imienia Philippa Chatrier to w zależności, ale oczywiście od mniej więcej 50 euro, na Suzanne Lenglen od 60, Simon Mathieu od 70. To wszystko zależy oczywiście od już konkretnego dnia, sesji i jakby no rozgrywek, od konkretnego terminarza, na jakie mecze konkretnie kupi się bilety. Mówię o tym wszystkim dlatego, bo tak jak wspomniałem, im wcześniej się zarezerwuje nocleg chociażby przez Booking.com czy Airbnb czy jakaś inna opcja, tym zwykle jest taniej. Generalnie ja lubię podróżować i z doświadczenia wiem, że im wcześniej zarezerwuje się właśnie jakiś nocleg, tym można liczyć na jeszcze jakąś lepszą troszeczkę cenę. Oczywiście, że to jest też rezerwowanie w ciemno, no ale są opcje, żeby rezerwować z możliwością bezpłatnego odwołania, co też polecam. Generalnie uwaga, bo transport w Paryżu jest, ale z jednej strony często bywają strajki komunikacji miejskiej, z czym sam się spotkałem nieraz, nie przyjeżdżał autobus, który miał przyjeżdżać, a z drugiej strony metro nie działa całą dobę, a z kolei w 2022 roku miałem przyjemność być na meczu Nadala z Djokoviciem, który skończył się grubo po północy. Było raz, że przeraźliwie zimno, VIP-y dostały koce, no niestety dziennikarze czy inni kibice nie mogli liczyć na taki przywilej, a było naprawdę zimno. Ale przede wszystkim potem była taka sytuacja, że mnóstwo ludzi z tego kortu głównego, bo to oczywiście było na Chatrierze, chciało nagle wrócić i wszyscy zamawiali Bolty, Ubery, taksówki, niektórzy tylko wracali pieszo, no i było spore zamieszanie. Więc oczywiście to trzeba w jakiś sposób uwzględnić, no ale nie wszyscy są w stanie mieszkać blisko kortów, to jest oczywiste. Jeśli chodzi o loty, no to oczywiście do Paryża można przylecieć na 3 lotniska, Charles de Gaulle, Orly, no i ten pod Paryżem, nie będę łamał sobie języka, bo nie będę jakby czytał nazwy tego francuskiego właśnie portu lotniczego pod Paryżem, ale bo nie znam dokładnie dobrze francuskiego i moja wymowa na pewno nie będzie dobra, ale wszyscy wiedzą, chodzi o ten port mniej więcej 85 km od Paryża, gdzie latają chociażby linie lotnicze tanie Ryanair, no to też do wyboru, jakie opcje finansowe każdemu pasują najbardziej. Na koniec dodam, że niestety w przyszłym roku IGI w Polsce prawdopodobnie nie zobaczymy, bo tak, w Billie Jean King Cup w tych fazach eliminacyjnych wiosną wiemy, że w kwietniu Polki zagrają ze Szwajcarkami na wyjeździe. Potem z kolei nie będzie turnieju w Warszawie niestety w lipcu, a nawet gdyby był, to jest tuż przed Igrzyskami Olimpijskimi i praktycznie nie ma szans, żeby IGA zagrała w tym turnieju, nawet gdyby był. Potem jest impreza rangi WTA, ale tylko 125, prawdopodobnie w sierpniu. To będzie w Kozerkach. No i tam też IGA oczywiście nie wystąpi, więc wiele wskazuje na to, że w jakichś zawodowych rozgrywkach to IGI w przyszłym roku w Polsce nie zobaczymy. No poczekajmy, ale niestety niewiele na to wskazuje, żeby kibice mogli ją właśnie zobaczyć. Ale bo właśnie tak jak wspomniałem, jest opcja turnieju paryskiego dla oczywiście chętnych. Tutaj kilka porad ode mnie. Piszcie w komentarzach, jak patrzycie, czy planujecie w ogóle jechać właśnie na turniej Roland Garros w przyszłym roku, czy może w kolejnych latach, a może ktoś z Was już był, to niech też podzieli się jakby wskazówkami, poradami, swoimi przemyśleniami, a może macie jakiś inny pomysł, gdzie pojechać za Igą, nie do Paryża. Zapraszam także do oglądania pozostałych odcinków programu tenisowego i do subskrypcji kanału. Pozdrawiam.